kapitana jednostki z OSP z terenu gminy Rykwał. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze w gminie Rychwał. To jest wielkie wydarzenie dla druhów strażaków, dla mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy ich interesują, ochotnicze straże pożarne. Zawody w Rychwale cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Każda jednostka chce wypaść jak najlepiej. 17 drużyn, w tym 6 drużyn młodzieżowych, drużyn pożarniczych, w tym jedna dziewczęca, dwie drużyny, kobiece drużyny pożarnicze i 9 grupa A, to są męskie drużyny pożarnicze. Zawody mają na celu doskonalenie umiejętności strażackich. To także okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności. My w gminie Rychwał nie tylko doszkalamy się przy okazji zawodów, ale również w miesiącu maju odbyliśmy manewry na obiekcie zamkniętym, zorganizowanym z inicjatywy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowach. Te wszystkie przygotowania fizyczne, no to jest dość ważny element pracy strażaka. Istotą jest, żeby byli jakże dobrze przygotowani i oczywiście na co dzień dbają o to, żeby ich stopień wyszkolenia był właściwy, dbają o to, żeby przejść wszystkie kursy i również dbają o to, żeby sprzęt, którym dysponują, może nie najnowszy, ale żeby był zawsze sprawny. To właśnie dzisiaj jest tak zwana rywalizacja sportowa, gdzie jakby pokazujemy, że również jesteśmy otwarci na taką wewnętrzną rywalizację. Druhowie tradycyjnie rywalizują ze sobą w dwóch konkurencjach, sztafecie oraz bojówce, walcząc o jak najlepsze czasy w każdej z nich. Sztafeta oraz konkurencja bojowa. Żeśmy zrezygnowali z muszty ze względu na pogodę, żeby nie przedłużać odbycia zawodów. Konkurencje są dwie. Pierwsza jest sztafeta 7x50, gdzie na każdym odcinku jest inna przeszkoda do pokonania, taka jak równoważnia, płotek, pachołki, tak, ściana. No i także to jest taka dosyć mało skomplikowana konkurencja. Drugie są ćwiczenia bojowe, które są zdecydowanie bardziej skomplikowane. W ćwiczeniach bojowych chodzi o to, aby wszystkie linie gaśnicze spiąć ze sobą, wąż celny wrzucić do basenu, a następnie strącić pachołki i obrócić tarcze, które znajdują się na końcu toru. Spośród męskich drużyn pożarniczych najlepsza okazała się jednostka OSP Kuchary Kościelne. Natomiast wśród pań triumfowała jednostka Szczyrzewa. Zdobywcy pierwszych miejsc będą teraz brali udział w zawodach powiatowych, które odbędą się w Rychwale 24 września. OSP Kuchary Kościelne od kilkunastu lat stają na najwyższym stopniu podium w gminnych zmaganiach. W pewnym momencie znaleźliśmy jakiś nasz sposób do przygotowania do tych zawodów, który okazał się być skuteczny i to po prostu wychodzi na zawodach. Cały czas ćwiczymy w taki sam sposób, robimy wszystko przynajmniej tak samo, staramy się robić dobrze jak poprzednio. No i o to chodzi. Chodzi o powtarzalność po prostu i przywiązanie wagi do szczegółów. Mimo wygranej strażacy nie spoczywają na laurach. Celujemy w zwycięstwo na każdych zawodach, na jakich się pojawiamy. No i właśnie dlatego ćwiczymy, żeby te nasze wyniki poprawiać, ponieważ dalej do poprawy jest sporo rzeczy i na tym się też będziemy skupiać, przygotowując się do kolejnych zawodów.